Minęło już prawie 3 lata, odkąd zacząłem dzielić się z Wami moją przygodą z inwestowaniem na giełdzie. Publikowanie treści na YouTube zmusiło mnie niejako do jeszcze intensywniejszej edukacji w tym zakresie. Zapraszam Was dziś na podsumowanie tej nauki, której efektem jest moja własna. Filozofia inwestycyjna. Sponsorem odcinka jest XTB. Sam inwestuję przez XTB głównie ze względu na brak prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro i wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla polskich inwestorów, jak udostępnienie PID 8C do łatwego rozliczania podatkowego, czy formularza W8B, zmniejszającego należne podatki od dywidend z akcji amerykańskich. Okej, okay, ale zanim opowiem wam, jaka jest moja. Filozofia inwestycyjna. Odpowiedzmy sobie najpierw, czym w ogóle taka filozofia jest, albo może jak ja ją interpretuję, bo takich interpretacji może być więcej. Moim zdaniem, filozofia inwestycyjna to zbiór przekonań i zasad, które kierują naszym procesem decyzyjnym. I tak jak tutaj chciałem wam pokazać, dla mnie filozofia to jest coś trochę szerszego, coś trochę większego niż już konkretniejsza strategia inwestycyjna. Tak naprawdę, strategia to jest wynik naszej takiej szerszej filozofii inwestycyjnej, na co później już wpływa nasz konkretny portfel inwestycyjny. No i jakie są te moje przekonania czy właśnie zasady? Po pierwsze i chyba najważniejsze, jedna z takich najważniejszych moich zasad jest to, że ja kupując akcje, nie mam zamiaru ich sprzedawać przez lata czy nawet dekady. Takie podejście jest nazywane też często coffee can portfolio i ono było zapoczątkowane właśnie przez Roberta Kirbiego chyba w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. To jest takie porównanie do puszki po kawie, gdzie kiedyś ludzie właśnie w takich puszkach trzymali Gromadzili jakąś gotówkę, potem te puszki gdzieś tam chowali po piwnicach i trzymali na jakieś gorsze czasy, i w podobnym stylu chcę prowadzić moje akcje w portfelu. To znaczy, kupuję te akcje i trochę o nich jakby zapominam. Chowam je do puszki i nie myślę o tym, żeby zaraz z tej gotówki skorzystać. Wiedząc też, że czas na rynku jest dużo istotniejszy w długim terminie niż próbowanie timingu rynkowego i szukanie dołków i sprzedawanie na górkach. Wiem, że to po prostu w dłuższym terminie. Nie, nie działa. I tutaj, może tak trochę bardziej w ramach ciekawostki, trafiłem na bardzo ciekawe badanie, gdzie twórcy, tutaj Jeremy Siegel, możecie go kojarzyć z, z, z telewizji w Stanach Zjednoczonych, często się tam gdzieś wypowiada, w, na tych kanałach inwestycyjnych. I w tym badaniu twórcy. Porównali zwroty inicjalnych 500 firm, które weszło do indeksu SP 500, porównało zwroty z indeksem na koniec. I to badanie było robione chyba od 1957 do 2003, coś takiego. Szkoda, że nie mamy właśnie jeszcze nowszych danych. Natomiast badanie samo w sobie jest dość trudne, bo trzeba kilka tam różnych założeń poczynić. Co robimy ze spółkami, które na przykład wydzielają kolejne spółki i tak dalej? No, kilka tam tych założeń trzeba było poczynić. Jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście odsyłam. Tutaj jest nazwa tego artykułu. Czy tego badania. Natomiast co ciekawe, właśnie te 500 firm inicjalnych z 1957 wygrałoby mniej więcej tam o 0,5% rocznie z indeksem SP 500, gdzie jak to się mówi, indeksy są samooczyszczające się, bo wyrzucają słabsze firmy, dokładają te szybciej rozwijające się mniejsze spółki i raczej ja byłem uczony, że indeksy są w tym kontekście świetne, zwłaszcza te indeksy, gdzie wagi są przypisywane do market capu, do kapitalizacji, że no są samoczyszczące, czyli słabsze spółki wypadają, a te lepsze zajmują coraz więcej w indeksie, natomiast to powoduje, że same te indeksy są niejako aktywne, to znaczy wyrzucają jakieś spółki, dokładają kolejnych i co ciekawe, nie robiąc nic, zostawiając tych inicjalnych 500 spółek, taki portfel wygrałby z całym indeksem na no, jakimś tam przedziale 40 lat. To jest raczej jako ciekawostka, bo takie badanie było zrobione tylko raz od tego 57 do 2003. Nie ma tutaj potwierdzenia w większej ilości różnych latach czy kolejnych dekadach. Natomiast pokazuje to trochę, że tak naprawdę na zwrot w całym portfelu wpływ mają najwięksi zwycięzcy. I przez te 50 lat, 5 dekad można powiedzieć, wiele tych spółek inicjalnych już dziś nie istnieje w ogóle, czy na koniec tego badania nawet nie istniało. Mimo to ten portfel i tak dał więcej zarobić. Natomiast jeśli ja mam zamiar trzymać swoje spółki przez bardzo Wiele lat, czy nawet właśnie dekad, to też staram się do tego podejść bardziej sprytnie. I o co mi tutaj chodzi? Druga zasada: inwestuję w rosnące zamki. Tak to nazwałem. Jeszcze oczywiście kupione w cenie szałasu. O co tutaj chodzi? Zamek, tak jak gdzieś tam już nagrywałem taki materiał, o fosie. Porównujemy akcje do zamków, które mają jakąś fosę. I ta fosa jest mega istotna, żeby ten zamek mógł rosnąć, żeby te akcje mogły rosnąć przez wiele lat. Ta fosa jakby oddziela ten zamek od przeciwników, czyli nasze akcje od konkurencji. I jeśli ja mam zamiar trzymać akcje Latami, no to mam nadzieję, że te nasze zamki, te nasze akcje będą cały czas się rozrastały, rozwijały i żeby to się udało przez wiele lat, to ta fosa musi zostać przynajmniej utrzymywana, a może nawet jeszcze rosnąca. To już w ogóle jest idealny scenariusz. I dla mnie takim Najważniejszym skrótem tego całego mojego podejścia jest właśnie ten wzór, gdzie sukces zależy w dłuższym terminie oczywiście. Im dłuższy, im dłużej tym lepiej, czyli im czas jest większy, tym mamy większy licznik i to jest jedna składowa, druga to jest wzrost EPS-ów, to znaczy, że spółki muszą rosnąć jak najszybciej. W kontekście np. earnings per share, czyli zyski na akcję i jak najdłużej. Idealnie by było, jeśli kupimy spółkę, która będzie przez dekady rosła mega szybko. Wtedy ten nasz sukces jest niemal gwarantowany, natomiast też w mianowniku Musimy zwrócić uwagę na ryzyko tej inwestycji, może jest jakaś spółka z dużym potencjałem, ale też z dużym ryzykiem. No i też musimy wziąć pod uwagę gdzieś, tu wróciłem w mianownik nasze nerwy, też nie, nie chodzi o to, żeby codziennie tutaj śledzić wykres tych spółek i się zastanawiać. To o tym jeszcze będę później też mówił. I do tego wzoru dodajmy jeszcze oczywiście zmianę wyceny, bo idealnie by było, żebyśmy my, te akcje, które rosną, rosną jak najszybciej i jak najdłużej, to znaczy przez bardzo długi okres, mogli jeszcze tanio je kupić, żeby jeszcze podwyższyć na tą naszą stopę zwrotu i kiedyś tam sprzedać na podroższej wycenie. Czyli na przykład jeśli eps -y by urosły razy powiedzmy 50 przez wiele lat, to jeszcze sprzedając na przykład dwukrotnie drożej ceny do zysku na przykład 10. Po stronie kupna i kiedyś sprzedając po stronie sprzedaży cenę do zysku 20, to ten zwrot byłby jeszcze dwukrotnie wyższy, czyli można powiedzieć, żebyśmy mieli tutaj razy 100 z tej właśnie inwestycji, czyli 50 EPS-y same, ale to jeszcze razy dwa po stronie zmiany wyceny. To też jest istotne, natomiast dla mnie nie aż tak bardzo jak właśnie ten pierwszy, te pierwsze dane mówiące o tym, żeby spółka rosła jak najszybciej przez jak najdłużej. I tutaj z raportu Morgan Stanley, z takiego badania, też chciałem Wam pokazać, co jest najistotniejsze właśnie w kontekście długoterminowego inwestowania. Zobaczcie, że już tutaj w, tym, w tej rubryce na 10 lat najważniejsze są wzrosty przychodów i zysków a multiple to jest ta właśnie zmiana wyceny. W tym kontekście to już jest tylko 5% istotności, powiedzmy w długoterminowym zwrocie ma zmiana wyceny, aczkolwiek no też jest to istotne. Jeśli damy radę kupić taniej, a kiedyś za 20 lat byśmy mieli ten spół, jakieś spółki drożej, no to tylko podwyższa na tą naszą stopę zwrotu. Zobaczcie, że jeśli by oceniać naszą inwestycję po roku, to tak naprawdę 50% tego zwrotu wpływa właśnie wycena. Także im dłuższy okres, w którym sprawdzamy nasze Inwestycje, tym istotniejszy jest biznes sam w sobie i jego rozwój, a nie wycena. I teraz na takim konkretnym przykładzie, o co chodzi w rosnących zamkach. Jak wyglądają wykresy spółek, które bardzo szybko się rozwijają przez długi czas. I te wykresy wyglądają tak, jak na przykład Visa. Zobaczcie, Visa od 2008 roku dała zarobić 1078 Procent. Niesamowity wynik, ale to nie wszystko. Możemy zawsze szukać spółki jeszcze szybciej rosnącej bądź przez jeszcze dłuższy czas. Zobaczcie na przykład, jak przy tych stopach zwrotu z wizy wygląda Amazon. Na każdą wizę znajdziemy jakiegoś Amazona, i tu jest już 8000% zwrotu, choć na Amazona też znajdziemy. Constellation Software, które wzrosło 23 tysiące. To już jest w ogóle niewywałe zwroty, ale też na Constellation Software znajdziemy na przykład Nvidia, która Urosła 96 tysięcy procent, co jest jakimś szalonym wynikiem. Natomiast zwróćcie uwagę, że najwięcej te wzrosty, najwięcej widać te wzrosty w ostatnich latach, nie w tych początkowych, ale właśnie w tych ostatnich, dlatego tak ciężko jest oceniać nasze inwestycje po na przykład roku, dwóch czy nawet trzech na to potrzeba czasu. Ok, ale jak zidentyfikować sobie takie rosnące zamki? Moim zdaniem najważniejsze w tym wszystkim jest inwestowanie w spółki jakościowe. Spółki jakościowe w angielskich materiałach często mowa jest o takich spółkach jako o compounders, czyli takich, które wykorzystują do maksimum procent składany. Ja szukam spółek, których właśnie no, przychody i EPS-y już rosną. To już jest pierwszy jakiś filtr na spółki, których ja wiem, że one potrafią rosnąć. Oczywiście te spółki muszą być już dla mnie rentowne, to znaczy staram się nie szukać jakichś perełek, którym się uda albo się którym nie uda. Raczej staram się już wybierać spółki, którym wiem, że już się udaje. One potrafią być rentowne, potrafią zarabiać gotówkę i potrafią Tą gotówkę potem na przykład tą gotówką dzielić się z akcjonariuszami czy przejmować inne biznesy. Chodzi o to, żeby te spółki generowały jak największą ilość gotówki. Idealnie by było, czy dziś szukam też takich inwestycji, gdzie te spółki mają możliwości. Reinwestycyjne swoich zarobionej gotówki i żeby zwroty z tego całego kapitału były jak najwyższe. To nie jest jakiś mus, bo no wiadomo, że nie zawsze można wszystko reinwestować, zależy też od biznesu, natomiast jest to dla mnie pożądana sprawa. Oczywiście spółka dla mnie musi mieć zdrowy bilans, musi być bezpieczna w kontekście zadłużenia i skupiać się na wartości dla akcjonariuszy. Uważam, że spółki z tego typu cechami będą. Rosły szybko w bardzo długim okresie. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, bo to tak w sumie w skrócie, to zapraszam na wolnyarystokrata.pl, tam mam taką inwestycyjną listę kontrolną. Wyjdzie wam pop-up z zapisaniem się na newsletter. Po pobraniu newslettera, macie właśnie taką moją inwestycyjną listę kontrolną, gdzie szukam właśnie jakościowych spółek i opowiadam, na co ja tam zwracam. Uwagę. I ten obrazek potwierdza to, dlaczego zwroty z kapitału są dla mnie istotne, bo w sumie spółki, które mają najlepsze zwroty z kapitału, potrafią w długim terminie rosnąć dużo szybciej niż spółki, których, które nie mają takich możliwości reinwestycyjnych bądź nie potrafią tak dobrze reinwestować. Zobaczcie, to jest porównanie: 25% spółek, które mają największe zwroty return on invested capital, to jest ten roik kontra 25% najgorzej alokujących Kapitał spółek. Chyba najbardziej dosadnie opisał to Terry Smith, mówiąc o tym, że w długim terminie jedno będzie podążać za drugim i to nie fundamenty będą podążać za ceną akcji. Cena akcji w długim terminie zawsze będzie podążać za fundamentami, czyli za konkretnym biznesem. A w ogóle, jeśli jesteście zainteresowani, Terry Smith napisał książkę Investing for Growth, którą zrecenzowałem tutaj na kanale, także zapraszam. Ok, czwarta zasada, mega istotna też. Te wszystkie jakby zasady, jakieś przeświadczenia moje, one się ze sobą trochę łączą. I czwarta zasada jest taka, że ja chcę ze swoimi inwestycjami spać spokojnie. W Stanach mówią na tego typu inwestowanie, sleep well at night. I zobaczcie, że pierwsze literki tworzą w ogóle łabędzia, słon, czyli łabędź. No i też mi się tak skojarzyło z czarnym łabędziem. Ale ogólnie chodzi mi o to, że ja inwestując w te spółki, inwestuję w te biznesy na długie lata, i tak naprawdę nie chcę mi się patrzeć na wykresy śledzić co tam aktualnie jak to jak kurs się zachowuje ja staram się wybrać spółki o których się tak naprawdę nie martwię no skoro chcę gdzieś tam trzymać w puszce od kawy latami no to po co ja mam się tutaj tymi wykresami ekscytować i wydaje mi się że jest to dość unikalne podejście to znaczy albo mi się przynajmniej tak wydaje siedząc w tej bańce inwestycyjnej tutaj jeszcze tworząc materiały na YouTube że wiele osób bardzo Dużo osób, no, siedzi w sumie w tych wykresach i patrzy tam codziennie, jak to wygląda. To nie o to chodzi. Wydaje mi się, że gdyby giełda pokazywała wykresy co tydzień albo co miesiąc, wyniki wszystkich inwestorów byłyby lepsze. Ale że mamy podgląd cały czas na wykresy akcji, to niestety robimy jakieś emocjonalne, bezsensowne ruchy. Natomiast ta maksyma, żeby Dobrze spać i się nie denerwować, co tam z moimi spółkami, czy opcjami, czy no wiecie, też ja w ogóle się nie lewaruję, jeśli chodzi o inwestowanie. Ja chcę spać spokojnie, a te moje biznesy mają sobie tam rosnąć w swoim. Tempie. Ok, żeby te zwroty długoterminowe były zadowalające, jestem też dzisiaj zdania, że zarząd czy prezes, który prowadzi tą firmę, musi mieć też jakiś taki zestaw cech, które mi odpowiadają. I przede wszystkim jest to myślenie, ale też takie działanie długoterminowe. To znaczy, moim zdaniem, zarząd, jeśli wie, że w krótkim terminie to nie będzie wyglądało najlepiej, ale jest to na przykład jakaś inwestycja na długie lata, no to to jest dla mnie bardzo dobry znak, że prezes nie Myśli o najbliższym roku, o EPS-ach na za dwa lata, jak to będzie wyglądało, ale też właśnie w długim okresie. Szukam też spółek, gdzie prezes jest skupiony na biznesie i to jest jego jakby najważniejsza sprawa, żeby ten biznes rósł. Różnie to bywa z różnymi spółkami. Skin in the game, tak się mówi w Stanach, jest też mega istotne, czyli chodzi o to, żeby zarząd czy prezes, właściciele, ktoś kto zarządza spółką, miał jak najwięcej swoich pieniędzy ulokowanych. W akcjach spółki. Wtedy nasze cele długoterminowe są moim zdaniem zbieżne. To nie jest oczywiście gwarancją, ale no jest duża szansa, że takiej osobie też będzie zależało, żeby w długim terminie akcje rosły. I oprócz tego, że zarządzający ma sporo pieniędzy ulokowane w akcjach spółki, bardzo dobrym znakiem jest to, jeśli jest to jakiś rodzinny biznes, to znaczy według badań też rodzinne biznesy lepiej performują niż biznesy nierodzinne. Ale też jeśli główny akcjonariusz, jakiś właściciel wciąż zarządza spółką. I analizując spółki, bardzo mi się podoba to, jeśli zarządzający wiedzą, jak alokować kapitał. To znaczy są po prostu topem w tej alokacji kapitału, wiedzą w co zainwestować, wiedzą kiedy inwestować, a też wiedzą jeśli nie ma jakichś możliwości inwestycyjnych, kiedy na przykład zrobić jakieś buybacki, skupić akcje własne, czy wypłacić jakąś bonusową dywidendę. Kolejny punkt, znam swoje ograniczenia i rozumiem czego nie rozumiem, staram się po prostu inwestować w to co rozumiem. I nie polegać tylko na analizie finansowej, jak to miało miejsce wcześniej, ale też no, głębiej poznawać spółki, głębiej je analizować i po prostu inwestować w to, co dokładnie rozumiem. Na tyle, ile oczywiście akcjonariusz mniejszościowy może zrozumieć. Nie jesteśmy gdzieś tam, nie siedzimy w tych spółkach, także no, wszystkiego też nie, zawsze nie będziemy wiedzieć. Natomiast no, istotne jest dla mnie to, żeby bardzo dobrze rozumieć to, w co inwestuję, bo wtedy to też pomaga przy na przykład spadku dopłacać kapitał. Albo szybko uciec z tej spółki, jeśli faktycznie fundamenty, czy coś by się działo ze spółką, też łatwiej jest szybko uciec, bo to też się może zdarzyć. No i oczywiście, skoro inwestuję w to, co rozumiem, to staram się rozumieć coraz więcej. Ale na przykład, nie wiem, jakieś biotechnologiczne strzały, czy aktualnie półprzewodnikowe spółki to nie jest miejsce dla mnie, bo wiem, że nie do końca rozumiem wszystkie mechanizmy w tych na przykład branżach. Kolejna zasada, zasada koncentracji portfela. Chcę, żeby ten skoncentrowany portfel jakościowych, najlepszych akcji był takim korym, takim rdzeniem mojego portfela, bo skoro uważam, że tego typu spółki w długim terminie dadzą mi dużo lepsze zwroty niż na przykład szeroki indeks akcji, no to dlaczego miałbym tych akcji mieć na jakimś niskim procencie? To znaczy, jeśli moje akcje indywidualne miałyby, nie wiem, jakieś 10% całego mojego portfelu inwestycyjnego, to wtedy nie uważam, żeby to miało wielki sens. Śledzenie raportów, studiowanie akcji, to wtedy no nie do końca ma sens, no bo i tak specjalnie na tym nie zarobimy. Także jeśli już mam zamiar inwestować w akcje indywidualne to jest to dla mnie jakby kluczowa część portfela. Natomiast mam świadomość właśnie rzeczy, które nie ogarniam albo mam potrzebę jakiejś dywersyfikacji, odejścia w innym kierunku na jakimś małym procencie i jak mogliście zauważyć, mam na przykład kryptowaluty. To jest taka moja walka z moim jakimś FOMO, to znaczy ja bym wiedział, że gdybym nie miał kryptowalut, to bym czuł duże FOMO, że coś mnie może omijać wielkiego, czego ja do końca nie ogarniam, dlatego mam tą część kryptowalutową, niejako zaspokajając moje potrzeby bycia w tym rynku, natomiast nie jest to jakaś duża część portfela. Podobnie mam z S&P 500 IT, to znaczy uważam, że w tych spółkach gdzieś tam siedzą najlepsze, naj, najciekawsze biznesy, które jeszcze nie do końca dziś są i na przykład jakościowe, ale tam będą rosły największe perełki. Mieliśmy na przykład tu przy okazji NVIDIA. NVIDIA chyba już stanowi 20% tego ETF-u, no bo ona tak mocno wystrzeliła i kto wie, co w kontekście wielu lat Jakie jeszcze spółki tam się pojawią i będą rosnąć? Ogólnie uważam, że spółki z IT mają najlepsze modele biznesowe, co znaczy, że będą raczej najszybciej, czy ten indeks będzie najszybciej rósł. Oczywiście znowu w długim terminie. Mam też część gotówkową, jako bardziej amunicję na jakieś grubsze spadki, gdzie chcę kupować akcje po tak zwanej przecenie. Czy to jest przecena, czy nie, to. Nigdy nie wiemy, ale no przynajmniej to też jest taka trochę mentalna walka ze sobą, że troszeczkę, troszeczkę tej gotówki chcę mieć na wypadek aczkolwiek i tak nie chcę mieć właśnie tego za dużo, nie chcę zbyt długo czekać z gotówką i raczej co miesiąc coś tam zawsze dokupię akcji coś tam zawsze zainwestuję, tak żeby ten core się powiększał bo oczywiście długoterminowo na gotówce tracę, mam jeszcze obligacje skarbowe kupowane już lata temu, których się po prostu trzymam, które delikatnie przynajmniej już no na dziś to już tak w sumie nie bardzo, bo ich jest tam około 5% całego portfela, ale przynajmniej mentalnie zawsze podsumowując sobie miesięcznie, widzę, że tutaj ta część rośnie. Taki układ skoncentrowanych akcji niesie ze sobą dużą szansę pobicia rynku, moim zdaniem, ale też, oczywiście, z drugiej strony skoki takiego portfela. Czy ta zmienność tego portfela może być dużo większa niż właśnie e, jeśli bym na przykład inwestował w szeroki indeks akcji? Natomiast ja się z tym liczę. To nie jest jakby strategia dla każdego. Kolejny punkt to globalna dywersyfikacja. I teraz tak, jest wiele osób, na przykład zarzucających mi, żebym inwestował tylko w Polsce, bo tutaj mamy jakieś przewagi, albo z kolei są inne głosy, że po co tutaj na tym badanie coś szukasz, skoro masz super biznesy w Stanach Zjednoczonych. Ja podchodzę do tego tak, że skoro szukam najlepszych biznesów, na świecie, szukam tych właśnie rosnących zamków i nie mam problemu z językiem angielskim, to dlaczego ja mam w ogóle się ograniczać? Staram się nie ograniczać w tym aspekcie geograficznym i po prostu mieć tą swoją bazę danych bazę spółek jak największą. Oczywiście, tak jak mówiłem w poprzednim. Dziś tam na poprzednim slajdzie. Jestem świadomy swoich ograniczeń, wiem, czego nie rozumiem. Na przykład myślałem o spółkach japońskich. Jak wszedłem w to głębiej, stwierdziłem, że no, nie ogarniam tego. Nie pasuje mi to, wiele spółek takich wydawałoby się dla mnie ciekawszych. Na przykład nie prowadziło relacji inwestorskich nawet w języku angielskim. No to co ja tam będę próbował z tłumaczem walczyć z właśnie językiem japońskim, próbować sobie to tłumaczyć. Nie znam też do końca tej kultury i stwierdziłem, że to jakby mnie przerasta. Podobnie jest na przykład z Indiami, gdzie też no, wiele pewnie perełek tam na rynku indyjskim się znajduje. No nie czuję tego po prostu. Natomiast czuję Stany Zjednoczone bardzo, czuję coraz lepiej Polskę i czuję na przykład szwedzkie spółki. Znajduję tam biznesy, które bardzo do mnie przemawiają swoją na przykład transparentnością. No i znowu mówimy tutaj o mojej filozofii. Ja rozumiem ludzi, którzy inwestują tylko w Stanach Zjednoczonych i w ogóle nie patrzą na spółki polskie. I rozumiem ludzi, którzy koncentrują się na polskim rynku, nie wychodząc za granicę, no bo właśnie czują, że tutaj mają swoje przewagi. Moje podejście jest jednak gdzieś tam pomiędzy, to znaczy staram się tutaj w tym względzie nie ograniczać. Ograniczeniem jest tutaj tylko i wyłącznie moja niewiedza. Choć dodatkowo, na przykład koncentrując się tylko na jednym rynku, na jednym kraju, no jest tam jakieś tam ryzyko, czy niebezpieczeństwo właśnie związane z tym krajem, także wydaje mi się, że też to te moje podejście troszkę pomaga w zabezpieczeniu przed jakimś, no nie wiem, czarnym łabędziem, takim jakimś wydarzeniem, które mocno by zmieniło losy danego kraju na przykład. Nie przewiduje makroekonomii. To jest coś, co może... Niektórych zasmucić w kontekście mojego kanału na YouTube, bo wiem, że tego typu materiały również są klikalne i wszyscy chcą wiedzieć, co się dzieje na rynkach, właśnie w kontekście makroekonomii. Wszystkie takie materiały, gdzie ktoś siada, jakiś ekspert i opowiada o inflacji, stopach procentowych, jakichś relacji między krajami, no to jest wszystko bardzo interesujące. Natomiast ja wiem, że tego się nie da przewidzieć i to się wiąże z kilkoma punktami. Nie próbuję pobijać rynku w krótkim terminie, mając koncentrację y, spółek w portfelu. Wiem, że czasami rynek będzie lepszy, czasami mój portfel będzie lepszy. Mi chodzi tutaj, ja tylko patrzę tutaj na długi, długi termin czyli wiem na przykład, że przy mojej strategii właśnie będą lata, gdzie będę wygrywał, a będą lata, gdzie będę przegrywał. Ja się z tym po prostu liczę. I żeby nie było, ja jestem świadomy, że makroekonomia jest istotna. To znaczy, czy będzie, y, jakie będzie bezrobocie, jakie będą stopy procentowe w danym kraju, jest to wszystko istotne dla biznesów z tego kraju. Natomiast jestem świadomy tego, że ja tego nie przewidzę, nie, nie rozkminię tego tak dobrze, żeby wiedzieć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Także no, nie próbuję nawet stracić na to czasu. Moim zdaniem wieczne śledzenie takich newsów makroekonomicznych to tak, takie można powiedzieć finansowe porno, to znaczy to jest mega ciekawe, mega zaspokaja nasze cieka naszą ciekawość, ale na koniec to nic nie daje. Mamy wrażenie, że wiemy, jesteśmy na wielkim rynku, jesteśmy częścią jakiejś elity, która rozgminia tego typu rzeczy, ale po wielu latach wydaje mi się, że więcej osób to po prostu na tym traci czas. I przewidywanie takiej makroekonomii makro też nie byłoby spójne z tym moim podejściem Sleep well at night, czyli z dobrym spaniem, ze spokojem, bo wiecie, bym musiał tutaj rozgminiać tą makroekonomię. Natomiast chyba najlepiej co do przewidywania makroekonomii, Się Peter Lynch. There are reasons for stocks that go up. Uh, Coca Cola, this is very magic. It's a very magic number. Easy to remember. Coca Cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30 fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. They try to predict the interest rates. I mean, this is a if anybody would predict the interest rates right three times in a row, they'd be a billionaire. There can't be that many people who can predict the interest rates because there'd be lots of billionaires. And no one can predict the economy. I had a lot of people in this room were around in 1981 and 82 when we had a 20% prime rate. With double-digit inflation, double-digit unemployment, I don't remember anybody telling me in 1981 about it. I didn't read. I studied all this stuff. I don't remember anybody telling me we're going to have the worst recession since the Depression. So, what I'm trying to tell you, it'd be very useful to know what the stock market's going to do. It'd be terrific to know that the Dow Jones average a year from now would be X, that we're going to have a full-scale recession, or interest rates going to be 12 percent. That's useful stuff. You never know it though. You just don't get to learn it. So I've always said, if you spend 12 I ostatni punkt mojej filozofii inwestycyjnej to otwartość i ciągły rozwój. Bo teraz tak, święty gral jest taki wy, dla mnie, że chcę jak najwięcej zarobić przy jak najmniejszym ryzyku. No, to się jakby trochę wyklucza, choć nie do końca się wyklucza, no bo na przykład moim zdaniem spółki jakościowe da dają właśnie więcej zarobić, a ryzyko jest ograniczone ze względu na to, że są to po prostu dobre biznesy. No ale kolej, nie chodząc już tutaj w szczegóły, patrzę na to przez pryzmat też taki, że zarobiony pieniądz to zarobiony pieniądz i nieistotne jest to, czy ja zarobię w kontekście tych wielu lat, na sprzedaży spółek, czy na przykład tylko z dywidend, albo też nieistotne do końca jest to, że ja zarobię te pieniądze na akcjach, a nie na złocie. Bardzo spodobał mi się wywiad z Billem Millerem, legendą, można powiedzieć, też inwestowania, który ma w portfelu bardzo dużo bitcoinów. No i w tym takim świadku tradycyjnych finansów, no Bill Miller był często krytykowany. No Co, co, ten, co ten gościu wjeżdża w jakieś pseudo... Złoto i tak dalej. No, był krytykowany. Natomiast on bardzo mi fajnie pokazał, gdzieś tam w jakimś wywiadzie odpowiedział, że po co to wszystko tak etykietować? Etykietowanie pomaga nam ogólnie w życiu, bo na szybko możemy jakieś decyzje podejmować, czy na szybko potrafimy coś zrozumieć. Natomiast nie pomaga to nam w takim holistycznym patrzeniu na świat i takim byciu właśnie po prostu otwartym na różne możliwości. Bill Miller mówi, o tym, że skoro zarobi na Bitcoinie ileś i tak uważa, ma jakieś swoje tezy za tym, to nie jest gra w ruletkę, tylko on ma jakieś swoje argumenty w, w tej sprawie. To, to, to nie jest istotne, czy on zarobi na jakościowej spółce, na spółce value, na spółce dywidendowej, czy na spółce z New Connectu. To jest po prostu etykietowanie, a... Najważniejsze jest to, że on chce na tym jakieś pieniądze zarobić przy odpowiednim właśnie ryzyku. I wydaje mi się, że to jest najistotniejsze, żeby... Unikać baniek informacyjnych. To znaczy, bardzo łatwo jest i bardzo wygodnie jest wpaść w bańkę jakąś na przykład inwestycyjną i już w niej sobie tam siedzieć i nie być otwarty na zmiany. A wydaje mi się, że w kontekście długoletniego inwestowania powinniśmy być otwarci na różne opcje i po prostu się nie zamykać. I pomimo tego, że mam jakąś tutaj swoją filozofię, chcę inwestować właśnie w akcje jakościowe, mam ten pomysł, żeby nie sprzedawać tych spółek, to dalej jestem otwarty na inne możliwości. Bo inaczej przestałbym się rozwijać. Także moją taką maksymum jest właśnie bycie otwartym i ciągłe rozwijanie siebie, ciągłe uczenie się i edukowanie w kontekście inwestycji, bo jest to dla mnie po prostu ciekawe. Jeśli ciebie to nie interesuje sprawdzanie raportów, sprawdzanie co tam w spółce, w portfelu się dzieje i nie chcesz się w tym zakresie rozwijać, no to bez sensu jest mieć pojedyncze akcje, moim zdaniem. I to by było 10 takich głównych punktów mojej filozofii. Mam nadzieję, że było to w miarę jasne. Zostawiłem sobie na koniec ostrzeżenia, bo ostatnio też dostałem komentarz, że te wszystkie wstępy i ostrzeżenia na początku to trwa za długo. Także ostrzeżenia na sam koniec. Pamiętajcie, że są to moje przemyślenia po 5 latach intensywnego edukowania. To znaczy od 5 lat gdzieś tam inwestuję. Ja mega dużo poświęcam czasu na naukę, bo po prostu mnie to interesuje i, i lubię. No, już nie zliczę, ile książek przeczytałem, ile artykułów przeczytałem, ile e, analiz przeczytałem, ile raportów przeczytałem, tego było bardzo dużo. E, szkoda, że nie, nie liczyłem czasu, ale no sporo czasu na to poświęciłem. I to jest, no można powiedzieć, 5 lat. Co będzie za 5 lat? Nie wiem. Niestety jest tak, że na te efekty naszego inwestowania, na efekty naszego podejścia, trzeba czekać latami. To znaczy, nie jest tak, że za miesiąc mój portfel nagle super wzrośnie, bo ja zmieniłem, czy ja się czegoś nauczyłem. I podobnie może być z Wami, w sensie U Was. Jeśli Wy czegoś się nauczycie, coś zrozumiecie bardziej i zmienicie swój kierunek inwestowania, to nie, od razu nie będzie widać wyników. No na na wyniki na giełdzie trzeba czekać latami, żeby te spółki miały możliwość rosnąć. Też ciekawostka jest taka, że może się nie udać, ja po tych 20 latach mogę przegrać z indeksem. Jest taka szansa, także zwróćcie na to uwagę. Zdążyłem siebie poznać, i ta, to jest właśnie chyba klucz, bo ta cała filozofia, którą pokazałem. To, to jest wszystko zgodne z moim jakimś podejściem do życia, z tym, jaki ja mam skłonności do ryzyka, jak ja rozumiem świat, u was może być to zupełnie inaczej. W waszym przypadku możecie mieć zupełnie inną bazę, w innej sytuacji się wychowywaliście i tak dalej, także no zwróćcie na to uwagę, że jest to tylko jakaś moja porcja, coś co ze mną bardzo dobrze rezonuje, ale wiem, że na przykład wielu ludzi nie, nie dałoby rady na przykład kupić akcji i zapomnieć o nich na 10 lat. Czując, że no nie mają jakiejś kontroli, chcą częściej manewrować w portfelu, coś szybciej coś kupować i sprzedawać, kupować jakieś value spółki super niedocenione. Jeśli one wzrosną 30%, to już sprzedawać, szukać kolejnych spółek. To też jest jakaś droga dla kogoś, no ale nie jest to moja droga. Mam nadzieję, że materiał był dla was interesujący. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, co wymyślicie, jakie są wasze jakieś przemyślenia w tym temacie. Dzięki wielkie za uwagę i niech procent składany będzie z wami. Trzymajcie się.